jesteście przeciw tym wcześniejszym wyborom? Zawsze uważaliście, że państwo Tuska jest już przegniłe, zmurszałe, a już z tym rządem to naprawdę się nie da wytrzymać ani jednego dnia dłużej, to wybory i cześć. Prezes, no prawie prezes PSL-u Marek Sawicki, minister rolnictwa, taką opcję rzuca i przynajmniej oficjalnie PSL jest za. Ale to cały czas mówimy to samo. Jesteśmy za wcześniejszymi wyborami. Co prawda mamy pewne wątpliwości co do tego, co miałoby się dziać pomiędzy tym momentem, kiedy decydujemy o wyborach, a samym aktem wyborczym, ale co do zasady jesteśmy za wcześniejszymi wyborami. Uważamy, że dzisiaj wygenerowanie jakiegoś nowego premiera przez Platformę Obywatelską tak naprawdę niczego nie da. No, przecież my się nie możemy spodziewać żadnej zmiany kursu politycznego, a będziemy mieli premiera, który no, ma być taką trochę marionetką Donalda Tuska. Wbrew deklaracjom wydaje mi się, że on poszukuje właśnie kogoś takiego, kto zagwarantuje mu rządzenie, czy przynajmniej w tych krytycznych momentach podejmowanie takich decyzji, jakie sobie da w dalszym ciągu rzeczy Donald Tusk. No, to rzeczywiście jest niedobre i tu by się wcześniejsze wybory przydały. Bo wczoraj pan premier powiedział, że nie jest za wcześniejszymi wyborami. Znaczy ja się też jakby temu nie dziwię, no bo dzisiaj premier bardzo dużo by ryzykował i Platforma by ryzykowała. No, mamy taką sytuację, że Polacy mieliby wybierać w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie będą wiedzieli, kogo wybierają, no bo ani nie ma nowego, i z tego co słyszę, długo nie będzie nowego szefa Platformy Obywatelskiej. A to jest jednak kluczowa pozycja, bo każdy premier, który by się dzisiaj pojawił z tamtego obozu politycznego, a nie był jednocześnie szefem Platformy, no będzie takim premierem tymczasowym, sezonowym, chwilowym, którego w każdej chwili można odsunąć i zastąpić kim innym, więc myślę, że ci Polacy nie byliby gotowi na to, żeby głosować w tak trudnej sytuacji i naszej wewnętrznej, i zagranicznej, na wielką niewiadomą, jaką jest to, kto przejmie Platformę.